Szparagi to szlachetne warzywa, z którymi należy się odpowiednio obchodzić. Surowe szparagi przechowujemy w lodówce zawinięte w mokrą ściereczkę. Przed przyrządzeniem należy je dokładnie umyć. Białe szparagi obieramy poniżej główki. Zielone obieramy tylko wtedy, gdy łodyga jest twarda i włóknista. Należy także odciąć końcówkę. Garnek do gotowania szparagów jest wysoki i wąski. Jest wyposażony w koszyczek. Jeśli takiego nie mamy, możemy gotować szparagi także w zwykłym garnku. Wiążemy je wtedy sznurkiem i gotujemy w pozycji pionowej. Główki szparagów są znacznie delikatniejsze od łodyg, dlatego powinny wystawać ponad powierzchnię wody. Będą się gotować wtedy na parze. Czas gotowania szparagów białych to około 20 minut. W przypadku zielonych jest to 15 minut. Powinniśmy jednak wyjąć je nieco wcześniej, kiedy są jeszcze twardawe, ponieważ dojdą nam jeszcze same na talerzu. Ze szparagów możemy przyrządzić na przykład pyszną zupę. Świetnie smakują także solo. Możemy polać je rozpuszczonym masłem z dodatkiem czosnku lub sosem beszamelowym.